Witam Was na 9 już meetupie organizowanym przez It Depends, czyli wewnętrzną inicjatywę firmy ClearCode. Ja jestem Magda i poprowadzę dla Was dzisiaj to wydarzenie. Na co dzień jestem PM-em w ClearCode. Do It Depends dołączyłam jeszcze na okresie próbnym i od razu postanowiłam wziąć czynny udział w pierwszym wydarzeniu, jakie meetup organizuję. Po godzinach fotografuję samochody i bez większego sukcesu usiłuję rozdzielić budżet między sprzęt foto a tuning auta, ale przynajmniej mam dwie pasje, które mogę połączyć. O, właśnie, możecie dać znać, czy się z kimś widzę w pierwszą niedzielę kwietnia, tak, pierwszą niedzielę kwietnia w Gliwicach na zlocie. Może akurat się spotkamy. Dobra, mnie już znacie. Teraz dwa słowa o naszej firmie, która jest gospodarzem dzisiejszego spotkania. Firmie, która jest znana z dobrej atmosfery, takiej płaskiej struktury, wiecie, takiej really płaskiej, nie tylko na papierze, wewnętrznej transparentności i tego, że bardzo mocno dba o autonomiczność zespołów. ClearCode specjalizuje się w technologiach powiązanych z branżą reklamową. Mówimy tu o AdTechu, MarTechu, Big Data. Pracujemy głównie w JavaScriptie, w Pythonie i jesteśmy oficjalnym partnerem AWS-a, co nie ukrywam, napawa nas dumą. Mocno stawiamy na to, żeby dzielić się wiedzą i wspierać jakieś takie inicjatywy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, dlatego też firma chętnie nas wspiera w takich pomysłach i inicjatywach. No a to dzielenie się wiedzą to w zasadzie jeden ze składników, który pozwala nam tworzyć takie fajne, przyjazne miejsce pracy. Jeszcze Wam trochę pomarudzę organizacyjnie, zanim przejdziemy do dyskusji, bo ważną rzeczą jest to, że obowiązywać nas będzie berliński kodeks postępowania. To jest... Na czacie myślę, że znajdziecie link do pełnego opisu, jak to wygląda, natomiast tak w skrócie odnosimy się do siebie z szacunkiem, zachowujemy rozwagę w swoich wypowiedziach, w swoim zachowaniu i zostawiamy sobie możliwość usunięcia osób ze spotkania, jeżeli nie dostosują się do tych zasad. Pytania zadajecie na czacie na Facebooku. Po wydarzeniu opublikujemy nagranie na YouTubie. A bardzo ważna rzecz, pod koniec wydarzenia prześlemy Wam link do ankiety feedbackowej i wśród osób, które ją wypełnią, mamy do rozlosowania 3 książki ufundowane przez Helion, który pewnie wszyscy znacie. Dziękujemy bardzo Helionowi za dostarczenie tych książek, a ja sobie tutaj zerknę, żeby nic nie przekręcić na tytuły, żebyście wiedzieli, co możecie wygrać. Mamy pragmatyczny programista od czeladnika do mistrza, wydanie drugie. Mamy czysta architektura, struktura i design oprogramowania, przewodnik dla profesjonalistów. I mamy wzorce projektowe rusz głową. Dobra, do brzegu. 9. edycja, cały czas się widzimy zdalnie. Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy się mogli zobaczyć z Wami na żywo, no ale póki co działamy tak, jak możemy. I robimy wszystko, żebyście się poczuli tak, jakbyśmy byli wszyscy razem w jednym miejscu. Chcąc Was bardziej zaktywizować, zmieniliśmy trochę formułę. Zwykle mieliście okazję oglądać naszych ekspertów przygotowujących jakieś prelekcje, a dzisiaj sobie podyskutujemy. Bierzemy na tapet temat seniority w IT, kim jest senior, jakie są obowiązkowe skille doświadczonego programisty, czy można być seniorem, mając rok, dwa lata doświadczenia. Na takie pytania będziemy się starali dzisiaj odpowiedzieć. Mnie już znacie, naszych panelistów też pewnie kojarzycie z grafik, które przed wydarzeniem regularnie pojawiały się na fejsie, ale pozwólcie, że zaczniemy od ich przedstawienia, a w zasadzie od poproszenia ich, żeby się przedstawili. Kilka słów o sobie, może zacznijmy od naszej królowej HR-u w ClearCode, Marcelina. Cześć, dzięki Magda. Witajcie serdecznie, mam na imię Marcelina. Mam przyjemność pełnić rolę HR Managera w ClearCode, ale możecie mnie też spotkać w innych miejscach, ponieważ skupiam się na tym, by pomóc ludziom znaleźć super pracę. W branży HR-owej IT siedzę już 8 rok, czyli podsumowując, jestem HR-owcem, jestem też psychologiem i ekonomistką z wykształcenia. I korzystając z okazji, chciałabym pozdrowić wszystkich moich bliskich, mojego kota Magika, który z pewnością ogląda dzisiejszy meetup. Także witajcie serdecznie. Dzięki. Kot na pewno jest szczęśliwy z pozdrowień.
Okej, dalej mamy naszego kilkodowego CTO, czyli Pawła Wacławczyka, przepraszam, Paweł. Cześć, tak jak Magda wspomniała, pełnię rolę CTO, dodatkowo prowadzę niewielki zespół badawczo-rozwojowy tutaj w Clearcode. Wcześniej pracowałem jako programista i lider techniczny jednego z zespołów u nas. Moje technologiczne zainteresowania leżą w obszarze architektury systemów rozproszonych i data engineering. Prywatnie jestem ojcem bliźniaków. Dzięki, Paweł. Idąc dalej, mamy seniora tytułowego, który 8 lat temu zaczynał u nas jako stażysta. Jacek. Cześć wszystkim, jestem Jacek. Interesuję się głównie architekturą oprogramowania, systemami rozproszonymi, także dobrymi technikami programowania, DDD i Extreme Programming. Prywatnie lubię muzykę klasyczną oraz gram na pianinie. Dzięki. I od drugiej strony mamy juniora, który niecały rok temu zaczął w naszej firmie przygodę z IT. Adam. Hej wszystkim. Właśnie tak jak Magda wspomniała, ja w sumie prawie 10 miesięcy temu zacząłem swoją przygodę tutaj, więc będę wypowiadał się raczej z pozycji kogoś, kto dopiero gdzieś dąży sobie do tego seniora. Pracuję na backendzie, a prywatnie jestem fanem papierowych gier RPG i szeroko pojętej muzyki metalowej. To wszystko. Dzięki, Adam. Okej, okay. I last but not least, PM, który po kilku latach PM-owania postanowił przenieść się do lead processingu, Bartosz. Cześć wszystkim, jestem Bartosz, w Clearcode jestem PM-em od już trochę ponad 2 lat. Na co dzień zarządzam procesem wytwarzania oprogramowania, zespołem, rozwojem zespołu, a także szeroko rozumianym kontaktem z klientem, stąd zainteresowanie lead processingiem i ściąganiem i obsługiwaniem nowych klientów dla Clearcode'u. Prywatnie lubię gotować dla przede wszystkim siebie, ale też dla dzieci i zażynać Wiedźmina na konsoli. Okej, dzięki. Sorry. Dobra, myślę, że możemy rozpocząć. Pamiętajcie, moi kochani, że możecie na bieżąco, możecie, zachęcam was bardzo do zadawania pytań na bieżąco na czacie. Piszcie, na końcu będzie sesja Q&A, ale wiecie, jak to jest. Potem przychodzi koniec i pada takie, o co to ja chciałem zapytać? Więc wrzucajcie pytania teraz, jak coś będzie takiego, coś niezrozumiałego, to będziemy się starali odpowiadać na bieżąco. Część na pewno zostanie na Q&A. Dobra, pierwsze pytanie. Myślę, że najlepiej będzie zacząć od poznania poglądu naszych panelistów na to, kim właściwie jest dla nich senior. Może zaczniemy od Marceliny, którą pozwoliłam sobie nazwać królową HR-u, bo prowadzi zespół HR w Clearcode. Marcelina, masz długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie, zajmujesz się między innymi rekrutacją na swoim stanowisku i czasem zespoły proszą cię o zrekrutowanie seniora, potrzebują takiej osoby w teamie. Po czym poznajesz, że akurat do tej, a nie do innej osoby z kilkunastu, kilkudziesięciu czasem może, które wysłały CV, warto się odezwać? Po pierwsze powiedziałabym, że to zależy. Zależy przede wszystkim od konkretnego zespołu, kontekstu, w którym się poruszamy, czy firmy i jej oczekiwań. Ale jeżeli miałabym powiedzieć tak od strony zupełnie praktycznej, która myślę, że sprawdzi się w większości przypadków, to czego szukam, to takiej wszechstronności u seniora i przejawów odpowiedzialności w różnych dziedzinach. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o programiście, to nie tylko kodowania, ale też na przykład rozeznania w takich obszarach jak architektura, jak wiedza domenowa, jak współpraca z klientem, kontakt z klientem, czyli gdzieś bycie bliżej biznesu, czy mentorowanie. Jeżeli widzę taką osobę, która faktycznie miała styczność z różnymi dziedzinami, to jest jakaś taka pierwsza przyczyna tego dalszego kontaktu i uznania, że faktycznie to właśnie ta osoba może być seniorem. To taka pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy. Okej, okay. Dzięki. To przejdźmy może do Bartosza. Jak ty na to patrzysz, bo jako PM masz możliwość wyjścia z propozycją podwyżki, na przykład w momencie, w którym osoba przechodzi tą magiczną granicę między regularem a seniorem.
Czym się kierujesz przy takich decyzjach i skąd wiesz, że dana osoba akurat teraz weszła na ten poziom seniority? Właśnie ta magiczna bariera jest magiczna z tego względu, że właśnie zależy. Najczęściej jest to przemiana w głowie samego, jeśli mówimy o deweloperze, w głowie samego dewelopera zmienia się mindset, podejście do rozwiązywania problemów, do współpracy w zespole, pomocy innym. Zazwyczaj przejawia się też zwiększony ownership, nie tylko nad swoim zadaniem, ale nad wizją całego projektu, nad tym, do czego jako, jeżeli tworzymy produkt, do czego zmierzamy, jakie powinny być następne kroki. Też seniorzy z większą ochotą podchodzą do różnego rodzaju wyzwań, bardzo są zainteresowani swoim rozwojem, jak i rozwojem współtowarzyszy w zespole. Dobra, to teraz idźmy z drugiej strony. Adam, jesteś juniorem, w pracy masz do czynienia z ludźmi na różnym stopniu wiedzy. Kim dla ciebie jest senior i po czym poznajesz, że rozmawiam z seniorem? Ja bym powiedział, że oczywiście podstawowa rzecz to jest doświadczenie, takie oczywiste trochę. No i oczywiście z tego doświadczenia pewne rzeczy wynikają, na przykład znajomość stosowania dobrych praktyk przeróżnych, tak żeby kod był czytelny, żeby współdziałał z innymi rzeczami. I też bardzo ważny jest taki helikopter view, jak to się mówi, czyli popatrzenie na coś z góry, na cały system, żeby te rzeczy ze sobą się zgrywały właśnie jako część większej całości bardziej. Tak poza tym to dla mnie szczególnie ważne jest to, że taka osoba umie właśnie pomóc ludziom, którzy z nią pracują. Ja z tej pomocy korzystam i jest to świetna sprawa. Okej, super. Dzięki. To idąc w górę po szczeblach kariery, Jacek, jesteś naszym seniorem kodowym. Kiedy poczujesz, że się nim stałeś? Tak naprawdę nigdy nie zostałem tak nazwany seniorem. Ogólnie w QueerCodzie raczej nie używamy takich, raczej osoby nie odnosimy się do kogoś po jego tytule czy roli, którą pełni. Raczej senior to jest taka rola, która jest jakby nadawana trochę przez jakby, tak mi się wydaje, przez zespół, jakiejś osobie, w którą jest pokładane duże zaufanie. Czyli jeśli coś pójdzie nie tak, albo jest jakiś ciężki temat, który trzeba dobrze przemyśleć, zaplanować, to z reguły od seniora oczekuje się, aby takie decyzje podjął, aby też pomógł zespołowi zrozumieć, dlaczego takie decyzje zostały podjęte, a nie na przykład inne. Więc myślę, że senior musi mieć naprawdę duże doświadczenie oraz powinien, tak jak wcześniej było powiedziane, brać dużą odpowiedzialność, może dużo większą odpowiedzialność niż każdy inny z członków zespołów. Okej, to jak na razie te wasze odpowiedzi się nie duplikują, bardziej się uzupełniają. Został nam, docierając na sam szczyt, QueerCodowy CTO. Powiem to, muszę to powiedzieć, że senior nad seniorami, nie lubi tego określenia, ale nie mogę się powstrzymać. Paweł, jak to wygląda z twojej strony? Tak, nie zgodzę się właśnie nadal z tym senior nad seniorami. Niestety mam poczucie, że jest to nieco inna rola, zarówno rola CTO, jak i rola lidera zespołu badawczo-rozwojowego. Jest to coś innego niż do tej pory robiłem, jako członek zespołu. Wracając jednak do tematu, kim właściwie dla mnie, w mojej opinii, jest senior. Przede wszystkim będzie to osoba, która ma doświadczenie, wieloletnie doświadczenie w jakimś pewnym określonym obszarze wiedzy, tak? To się będzie przejawiać poprzez znajomość narzędzi, bibliotek, frameworków, języka, w zależności czego dany obszar kompetencyjny będzie dotyczył. Posiadają ci ludzie często taką naturalną płynność w posługiwaniu się tymi narzędziami i potrafią w dosyć kreatywny sposób rozwiązywać problemy, na które trafiają właśnie z ich wykorzystaniem. W mojej relacji często z osobami na stanowiskach seniorów oczekuję od takich osób pewnej dozy odpowiedzialności za zadania, które biorą na siebie, projekty, w których uczestniczą i zespoły, w których są osadzeni.
a zarazem dając, jak gdyby oczekując od odpowiedzialności, dajemy też dosyć dużą swobodę, wolną rękę, a więc oczekiwana jest również komunikacja na odpowiednio wysokim poziomie. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z rozmową rekrutacyjną na stanowisko seniora, gdzie jak gdyby wynagrodzenie nie było istotną częścią całej rozmowy, więc zgaduję, że odpowiednie wynagrodzenie za te umiejętności, doświadczenie jest również istotne dla takiej osoby na stanowisku seniora. Okazjonalnie pojawiały się również pytania o wpływ, czy możliwość wpływania na to, jak rozwija się zespół, jak rozwija się produkt, czy nawet jak rozwija się cała organizacja. Wydaje mi się, że osoby właśnie na stanowiskach seniorskich powinny mieć taki wpływ w całej organizacji lub chociażby w samym zespole na kierunki, w jakich się sytuacja rozwija, żeby mogli też jak gdyby dorzucić trochę od siebie do budowania całej firmy. Okej, dzięki. No to w zasadzie tak jak powiedziałam przed twoją wypowiedzią, Paweł, to co wszystko, co powiedzieliście, gdzieś tam się uzupełnia i tworzy jeden opis, nie do końca, bo też myślę, że to może się gdzieś tam różnić, to co Marcelina powiedziała na samym początku, że to zależy, Bartosz chyba też tam użył takiego stwierdzenia. Mamy pytanie od Bartka i w zasadzie ono jest fajne, bo tak się skupiliśmy, mówiąc, tematem jest seniority w IT, więc skupiliśmy się automatycznie na programistach, chyba na jakichś takich team leadach, powiedzmy. Pytanie, czy są seniorzy PM-i, czy są seniorzy HR-zy? Marcelina, Bartosz? Ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Tak, są seniorzy PM-i. I tutaj też bardzo, znaczy tutaj jest bardzo łatwo akurat nie wyznaczyć te granice. Ona nie jest tak płynna. Senior PM ma oprócz oczywiście większego doświadczenia umiejętność i łatwość w znalezieniu odpowiednich technik i rozwiązań do danej sytuacji w projekcie. Jeżeli mamy nieprzesuwalny deadline, a ewidentnie jesteśmy w tyle z timeline'ami, należy na to odpowiednio zareagować. Im większe jest doświadczenie, tak naprawdę musi trochę wody w rzece upłynąć, ale im większe jest doświadczenie, tym pojawiają się różnego rodzaju automatyzmy i wypracowane techniki, które też można przy odpowiednich certyfikatach poznać. Niemniej wiedza i doświadczenie i umiejętność poradzenia sobie z trudnościami i przy mniejszych i większych projektach, to jest ta granica, w której PM może być senior PM-em. Aha. Myślę, że się zgodzę z Bartkiem, zarówno jeżeli chodzi o bycie project managerem czy HR-owcem, ale to pewnie też zależy od tego, jak rozumiemy tego HR-owca, bo to też taka dość pojemna dziedzina, która mieści w sobie na przykład rekruterów, biznes partnerów, osoby, które zajmują się szkoleniami, rozwojem. Jest dużo takich różnych dziedzin w obrębie samego HR-u. Także myślę, że tutaj też w zależności od danej ścieżki, czy to specjalizacji, czy rozwoju danej osoby, jak najbardziej można też w takich grade'ach mówić i to seniority też gdzieś tam się w HR-ze pewnie znajdzie. A byłabyś w stanie określić, czym się to różni? Jakby, bo tutaj przy PM-ie mamy, tak? Mamy to, że nagle pojawiają się jakieś problemy, a my już mamy w głowie jako jakieś doświadczenie i potrafimy sobie poradzić, mamy komplet narzędzi i umiemy sobie dopasowywać. A HR? Jakie mogą być problemy, wyzwania HR-u, gdzie senior, widać, że jest seniorem, a ktoś nie jest? No myślę, że to dość uniwersalne rzeczy, o których powiedzieliście wcześniej, plus duży taki zakres też umiejętności miękkich dotyczących współpracy z ludźmi na pewno jest czymś, co się przydaje niezależnie od tej roli, czy siedzimy bardziej w rekrutacji, czy bardziej wspieramy ludzi wewnątrz firmy na przykład. To takie właśnie spore umiejętności wyważenia tej komunikacji na pewno się tutaj będą mocno przydawać w roli tego HR-owca, ale jak to bywa z kompetencjami miękkimi, też czasem trudno jest to zmierzyć, gdzie nie mamy takich twardych metryk odnośnie tego,
Także wydaje mi się, że tutaj na pewno jest też duże wyzwanie, jeżeli chodzi o określenie tego poziomu, kiedy się już weszło na ten poziom seniorski właśnie w takich bardziej miękkich rolach, powiedzmy, jak zarządzanie czy HR właśnie. Mm-hmm. Okej, okay. Dzięki. Dobra, i teraz w sumie wracając trochę do takiego myślenia o seniorze, tak mi się wydaje, w kontekście programisty, bo chciałam was zapytać, co myślicie o seniorze i jego skillu autoprezentacji, tak? Trochę to się łączy z pytaniem o umiejętności miękkie seniora, no ale jeżeli mamy kogoś, kto z wybitnym skillem w programowaniu, ma wybitny skill w programowaniu, tak, ale nie potrafi się sprzedać, bo czasem te osoby są, nie wiem, wolą pracować w pojedynkę na przykład, nie wpadają w ten mentoring, nie, to ich nie kręci, nie potrafią tak robić, no ale są mega turbo w ogóle wymiataczami, jeżeli chodzi o kodzenie. To są seniorzy, czy już nie? Wydaje mi się, że to jak najbardziej są seniorzy. Takie jest moje zdanie. Ktoś nie musi umieć się sprzedać, ale powinien umieć udzielać konkretnych, jasnych odpowiedzi na zadane pytania. Oraz tak być jakoś tak, nie musi mieć jakiegoś super opowiadać o swoich zaletach czy coś w tym stylu, tylko jeśli jest przed jakimś zadaniem, to ważny jest proces, przez który on przechodzi, jak on myśli, jak on odpowiada, jak on formalizuje to, co ma w głowie. Wydaje mi się, to są takie główne cechy, a to, że ktoś nie umie się sprzedać, to można łatwo wyczaić, tak mi się wydaje, można to podczas rozmowy wychwycić. No i w tym wypadku trzeba po prostu wziąć poprawkę na to, że ta osoba może nie mieć dobrych skilli w autoprezentacji, ale mimo wszystko potrafi, jest tym seniorem, ma tą wiedzę specjalistyczną. Marcelina, jak to się ma do tego, co powiedziałaś na początku, że właśnie tutaj widziałabyś kogoś, kto poszedłby w mentoring, kto byłby bliżej biznesu, a jeżeli mamy taką osobę, właśnie nie do końca te umiejętności miękkie ma wyrobione, powiedzmy, to jest dla ciebie senior? Mnie się wydaje, że to, co najlepiej się sprzedaje na rozmowach rekrutacyjnych, to jednak ta wiedza merytoryczna i tutaj bywają największe problemy. I o ile ktoś potrafi w jasny sposób się komunikować i potrafi i chce współpracować w zespole, to też zgodzę się z Jackiem, że te rzeczy związane ze sprzedawaniem się czy pozostałymi miękkimi kompetencjami mogą być drugorzędne, pod warunkiem, że takie kompetencje na przykład są w tym danym zespole, który szuka dodatkowej osoby do siebie. Bo znam takie zespoły, w których faktycznie senior był taką osobą, która była na przykład bardziej introwertyczna, i na przykład nie chciała brać na siebie jakiegoś dużego kontaktu z klientem. Natomiast poza tą osobą były inne osoby, które takie kompetencje miały, czyli na przykład menadżer czy inni deweloperzy. Więc wydaje mi się, że to kwestia też kontekstu, w którym się poruszamy, bo może być tak, że właśnie taka osoba bardziej na przykład zamknięta w sobie, czy która nie chce gdzieś tutaj błyszczeć, mówiąc kolokwialnie, w teamie, nie jest jakimś mistrzem w sprzedawaniu się, to jak najbardziej może być seniorem. To jeszcze bym Pawła wywołała do odpowiedzi, bo mówiłeś o tym, że senior, fajnie jak senior na rozmowie rekrutacyjnej pyta, czy będzie miał jakiś wpływ na rozwój organizacji, na rozwój teamu. No właśnie, a co jeżeli mamy kogoś, nie chcę bardzo używać, no dobra, powiem to klepacza, tak? Kogoś, kto jest zainteresowany, ma turbo skill, po prostu potrafi rozwiązać wszystkie problemy, potrafi pisać super kod, czysty, no mega, ale nie interesuje go rozwój organizacji, on po prostu chce mieć wyzwania i potrafi je super w szybki sposób, dobry, efektywny rozwiązywać. Czy to jest senior?
Uzupełnię swoją pierwszą odpowiedź, bo tam zaznaczyłem, że jak gdyby poziom doświadczenia mierzymy w konkretnym obszarze, ale poziom doświadczenia oceniamy też w konkretnej organizacji, w konkretnym zespole, w konkretnym projekcie. Więc jeżeli zespół potrzebuje takiego wymiatacza i project manager, team manager jest w stanie jak gdyby nawet ponieść koszt komunikacji z tą osobą, no to jak najbardziej. Z drugiej strony, jeżeli na przykład poszukujemy intensywnie profilu, który na przykład Marcelina opisała w swojej pierwszej wypowiedzi, czyli takiej osoby wszechstronnej, komunikującej się zarówno w stronę zespołu, jak i komunikującej się na zewnątrz, PM, zarząd, klient i tak dalej, no to jednak taka osoba no po prostu nie będzie spełniała oczekiwań, jakie my mamy wobec tej roli, tak? Więc być może ona nadal jest seniorem w pewnym kontekście, ale ten kontekst, w którym my na przykład poszukujemy seniora, nie pozwoli nam jej zrekrutować, ponieważ nie będzie też dostarczała kompetencji, których my oczekujemy od osoby właśnie na takim stanowisku. Więc jak najbardziej może być, ale to wszystko będzie zależało od kontekstu, jakim również jest zespół, jakim jest projekt, jakim jest cała organizacja. Często to się ładnie nazywa cultural fit, aczkolwiek właśnie to będzie rzutowało, czy na danej rozmowie dana osoba z danymi umiejętnościami zostanie również oceniona jako senior w tym kontekście. Jeżeli chodzi o wspomniane tutaj sprzedawanie się, ja osobiście nigdy nie oczekiwałem, że ktoś będzie jakoś niezwykle wylewny i się reklamował, jak dobry serek w telewizji. Takie rzeczy to raczej na rozmowach do działu sprzedaży, marketingu. Ale jednak jakiś poziom komunikacji musi zostać zachowany, tak? Musi to być jasne, zrozumiałe dla rozmówcy, ponieważ jeżeli tego zabraknie, to tak naprawdę taka osoba jest w stanie się zupełnie odciąć od wszystkich dookoła i jak gdyby wręcz nie brać czynnego udziału też w życiu zespołu, w rozwoju projektu. Zniknąć. Mhm. Ja bym chciał tutaj, jeśli mogę, podjąć jeszcze ten temat sprzedawania się jak dobry serek z telewizji. Miałem przyjemność brać udział w kilku rekrutacjach prowadzonych między innymi przez obecną tu Marcelinę i to, co zawsze pokazywało nam, że to, kto jest senior, to była ta jasna i klarowna i sprecyzowana umiejętność odpowiedzenia na zadane pytanie merytoryczne. Po prostu czuć było wiedzę i doświadczenie od seniorów, którzy wiedzieli, o czym mówią, wiedzieli, dlaczego tak mówią, dlaczego tak, a nie inaczej. Nawet jeżeli ktoś nie ma, tak jak Paweł mówił, dużej wylewności w swoich odpowiedziach, to w 2-3 zdania można zamknąć cały temat, także zarówno ja, jak i dodatkowe osoby techniczne od nas zespołów nie miały dodatkowych pytań, bo wszystko było jasne po tych 2-3 zdaniach i widać było, że kandydat wie, o czym mówi i jakby to już potrafiło sprzedać. To prawda i bardzo często też takich seniorów cechuje też taka duża pokora względem własnych umiejętności. To też widać na takich rozmowach, bo na przykład rozmawiamy z juniorami, oni mają pewnie tę wiedzę nie najwyższą i zdają sobie z tego sprawę. Bardzo często im idziemy dalej, to ludziom zaczyna wydawać się, że już wiedzą bardzo dużo i często na tym poziomie mida regulara mają takie poczucie, że wiedzą już wszystko, natomiast na tym poziomie seniora wiemy najwięcej z tych 3 poziomów, ale bardzo często seniorzy zdają sobie sprawę z tego, czego jeszcze nie wiedzą, widzą te obszary jeszcze, które są przed nimi i właśnie mają taką dużą pokorę względem tego, co potrafią, a czego nie. I to też fajnie właśnie w takich rozmowach z seniorami właśnie widać. Dodam jeszcze do wypowiedzi Bartka, że seniora też można poznać po dobrych pytaniach, które zadaje. Jeśli to są to pytania, które są także konkretne, czasem na rozmowach zadanie specjalnie jest tak skonstruowane, żeby zadać jakieś pytania, żeby były pewnie niedopowiedziane rzeczy, które senior wie, że musi najpierw wyklarować, które muszą być dla niego znane, żeby podjąć jakąś decyzję. Więc po tych pytaniach też można poznać seniora.
Ja jeszcze bym dorzucił jedną rzecz na temat prezencji, jeśli mogę. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, to ciężko mi coś powiedzieć, ale widzę, że jakby po swoich bardziej doświadczonych kolegach widzę, że takie rozsiewanie takiej aury profesjonalizmu, bym powiedział, pomaga na pewno w dyskutowaniu różnych wymagań i tego typu rzeczy z klientem, bo właśnie potrafimy się skomunikować, wytłumaczyć, dlaczego trzeba coś zrobić inaczej, nie tak, jak akurat klient sobie wymyślił i tak dalej. Jest taka negocjacja trochę, można powiedzieć, z prezencją. Jeśli, przepraszam, jeśli dobrze rozumiem, to też masz na myśli taką pewność siebie, tak? Ta negocjacja z takim, że w tym obszarze wiem, co mówię i wiem, że ci pomogę, tak? No tak, klient. Tak. Super, fajnie, dzięki za podniesienie głosu. Ja tutaj widzę, że Edwin pytał, na jakie pytania powinien sobie odpowiedzieć mit, żeby wiedzieć, że już czas wskoczyć na ten kolejny etap. Daj znać, Edwin, czy ci odpowiedzieliśmy na to pytanie, bo wydaje mi się, że te wypowiedzi, które teraz padły, no dość dobrze odpowiadają na to. Chyba taką jednozdaniową odpowiedzią jest to, że nie ma granicy takiej ostrej i te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam nasi paneliści tutaj rzucili, trzeba brać pod uwagę. Daj koniecznie znać, czy jeszcze masz jakieś wątpliwości. Okej, okay, idąc dalej. A czy myślicie, że senior, dobra, już mówiliśmy, że to może być taka osoba, która nie może po prostu super, jeżeli się przydaje w firmie, może po prostu super kodzić. Pytanie, czy senior powinien być dobrym mentorem? Tak generalnie, nie bez tych takich pojedynczych przypadków, tylko tak ogólnie, czy dobrze by było, żeby senior był dobrym mentorem? To jest właśnie to, że zazwyczaj pojawia się odpowiedź nie musi być, aczkolwiek bardzo często oczekujemy od seniorów, że będą mentorami, może nie nawet w... Nie zawsze koniecznie w taki sposób, że prowadzą kogoś jeden na jeden w tej drabince rozwoju, wymyślają zadania, pracują cały program, bo mentorować można nawet przez dawanie dobrego przykładu, stosowaniem dobrych praktyk, czystego kodu, dobrze doprecyzowując wymagania. Więc pomimo tego, iż zawsze mówimy, że no niekoniecznie, to jednak jest gdzieś tam to oczekiwanie od seniorów, że w jakiś sposób będą swoją wiedzą i doświadczeniem ciągnąć resztę zespołu, żeby jakby dorównała do jego poziomu, do jego jej poziomu. Paweł? Wydaje mi się, że to Bartek opisał przed chwilą, jak gdyby w zupełności to opisuje, czyli nie oczekiwałbym od takiej osoby, że będzie w stanie jeden na jeden przez jakiś długi okres pracować z konkretną osobą i pomagać tej konkretnej osobie w jakichś konkretnych krokach rozwojowych. Raczej to, czego oczekujemy na przykład u nas w firmie, jest właśnie to, że w jakiś sposób ta wiedza będzie się roznosić po całym zespole. Czy to będzie przynajmniej przez jakieś dosyć konkretne uwagi podczas code review, nie tylko jakiś tam hejt lekki, ale też po prostu konstruktywne uwagi, pomóc tej osobie, jak gdyby w dobry sposób poprawić to wszystko, czy też przez jakieś krótkie prelekcje, poprowadzenie niektórych rozmów, wsparcie tego zespołu, podejmowanie jakichś decyzji i tak dalej. Zależy nam na tym, żeby ta wiedza się rozprzestrzeniała, no a z reguły będzie się wiedza rozprzestrzeniała z miejsca, gdzie jest jej więcej, w miejsce, gdzie jest jej mniej, tak? Specyficzny, konkretny mentoring nie uważam, żeby był niezbędny dla takiej osoby. Fajnie jakby miała, ale z własnego doświadczenia wiem, że też po prostu ludzie nie zawsze będą do siebie w takim stosunku jeden na jeden też pasować, tak? Okej, okay, powiedzcie mi tak jeszcze podsumowując ten temat jakichś tam umiejętności miękkich, myślicie, że są jakieś umiejętności miękkie, które można wymienić, które senior jednak powinien posiadać? No może powinien mieć wiedzę technologiczną, to wiadomo, ale... Ja bym powiedział, że poza tym, co już tu było wymieniane, czyli właśnie ta
komunikacja, odpowiedzialność, zaangażowanie. Ja wspominałem też o pewnej kreatywności w rozwiązywaniu. Wydaje mi się, że to nie tylko dotyczy tego poziomu seniora, ale tak naprawdę dotyczy ogólnie wszystkich branży, w branży, która się dynamicznie rozwija. Jest to umiejętność ciągłej nauki i właśnie takiego samodzielnego rozwijania swoich kompetencji, umiejętności zdobywania nowej wiedzy, praktykowania tej nowej wiedzy i wprowadzania jej po prostu do swojego środowiska pracy. Marcelina? Ja bym dorzuciła jeszcze do tego worka taką proaktywność, bo wydaje mi się, że też oczekujemy od zwłaszcza osób bardziej doświadczonych, żeby nas inspirowały, żeby też z własnymi pomysłami wychodziły, bo one bardzo często mają bardzo cenne obserwacje i potrafią dorzucić coś ciekawego, więc ta proaktywność myślę, że byłaby czymś też wartościowym. Też ważną umiejętnością, nietechniczną ją zawsze nazywam al dente, jest taka umiejętność pomocy innym członkom zespołu i wytłumaczeniem problemu w momencie, jeżeli ktoś przyjdzie o tę pomoc poprosi. To jest nie do końca taki soft skill, dlatego al dente, ale seniora definiuje zazwyczaj to, że po prostu potrafi konstruktywnej pomocy udzielić, potrafi skomunikować się z osobą, która ma problem, pomóc go rozwiązać, wytłumaczyć, dlaczego w taki sposób rozwiązujemy ten problem. Więc umiejętność jasnego i klarownego wyrażania myśli i pomysłu to jest chyba podstawa. Okej. Dobra, no to jakoś już sobie dookreśliliśmy tego seniora. Załóżmy, że już nim jesteśmy. Czy to jest koniec? Co dalej? Jak można się dalej rozwijać? Może przychodzą Wam na myśl jakieś konkretne narzędzia, z których korzystają seniorzy w swojej pracy, które definiują, czy dana osoba jest seniorem? Powiedzieliście, że musi umieć się uczyć, że widzi, ile nie wie, ale jak ta nauka miałaby wyglądać, jeżeli już jest na takim poziomie eksperta? Jacek, może? Tak, wydaje mi się, że senior, który już ma jakieś doświadczenie, może tak naprawdę może w dwojaki sposób rozszerzać swoją wiedzę albo wszerz, czyli to, ile technologii zna, czyli na przykład ile języków czy frameworków zna, czy jakiś technik, ale również w głąb, czyli w jakiejś konkretnej wąskiej specjalizacji, powiedzmy optymalizacja programów pod kątem zużycia pamięci, czy jakieś takie, powiedzmy, bardzo niskopoziomowe rzeczy. Czyli są dwie metody, jakby w jaki sposób może senior się rozwijać, ale wydaje mi się, że też próba takiego wejścia w świat, powiedzmy, tych umiejętności miękkich i biznesu, w domenie, w której się poruszamy, też jest dobrym pomysłem, czyli na przykład pomoc PM-owi w zarządzaniu klientem, w komunikacji z klientem lub pomoc na przykład zespołom, u nas się nazywają lead processingowe, czyli te, które wychodzą do potencjalnych klientów z rozwiązaniami. To także byłoby coś wartościowego dla doświadczonego programisty, który chciałby na dłużej pozostać w jakiejś domenie specjalizacji. To by na pewno było do niego takie otwierające nowe granice. Myślę, że tak. Do tego właśnie poszerzania granic też bardzo pasuje pytanie, które mi uciekło, Pawła. Ja jej może przeczytam, co jest waszym zdaniem bardziej efektywne: zmiana, rotacja projektów, czy może zawężenie obszaru i podnoszenie umiejętności. I tu bym odpowiedział, że to wszystko zależy tak naprawdę od seniora i jego zainteresowań, bo są osoby, które tak się spodobała dana technologia, że pójdą w nią głębiej i na przykład zostaną ewangelistą danej technologii. Okaże się, że
będzie miała tak powszechne zastosowanie, że wymienimy półstaka technologicznego w firmie, ponieważ nowe rozwiązanie jest po prostu lepsze i szybsze. Więc, ale też w przypadku na przykład naszego partnerstwa z AWS-em też cenimy sobie rozwój wszerz, poznanie wszystkich usług chmurowych, sposób jak one się komunikują, jak ich używać, żeby to było dobre, żeby pasowało do projektu i kontekstu, więc w mojej ocenie nie da się konkretnie stwierdzić jednoznacznie, co jest lepsze. Myślę, że w zależności od osoby, preferencji danej osoby, taką drogę należy obrać. Tutaj też bym może dodał, że zazwyczaj seniorzy też wiedzą, co im w sercu gra, co im lepiej pasuje, czy poszerzanie horyzontów, czy wgryzanie się w głębiej w technologię, nie wiem, zainteresowanie architekturą, jakby będą brnąć w tym temacie. To prawda, chociaż w praktyce też jest tak, że na przykład jeżeli pomyślimy sobie o osobie, która spędziła kilka lat w jednej firmie, która pracuje powiedzmy nad jakimś jednym projektem, produktem, co gorsza na przykład pracuje z jakimiś przestarzałymi technologiami i zestawimy tą osobę z osobą, która na przykład pracuje w software house, gdzie te projekty się częściej zmieniają, ma styczność też z różnymi technologiami. Tak naprawdę jak sobie te dwie osoby zostawimy, to bardzo często okazuje się, że ta druga osoba miała więcej okazji ku temu, żeby zmierzyć się z różnymi problemami i więcej się nauczyć, więc pod kątem takiego budowania własnej ścieżki kariery też warto zwrócić z mojej perspektywy uwagę na to, w jakiej firmie nad takimi projektami się pracuje pod kątem właśnie własnego rozwoju i nauki, bo bardzo często to właśnie ten projekt i firma stawiają te różne wyzwania tutaj. Także myślę, że to też jest ważne, żeby zwrócić na to uwagę, gdzie dołączamy i czego mamy opcję się nauczyć. Powiedziałbym, że te dwie osoby, które przytoczyłaś, będą posiadać unikatowe umiejętności, jeżeli chodzi o seniority. Software house z najświeższymi technologiami, szybko zmieniającymi się projektami. Duże prawdopodobieństwo, że ktoś nie będzie zgłębiać niektórych technologii, no bo już jest świeżynka, szybko zmieniają się projekty, to znaczy, że one po prostu tracimy z nimi kontakt, nie wiadomo, czy one trafiają na produkcję, nie mamy doświadczenia w maintenance i tak dalej. Z drugiej strony być może technologie starsze, ale jeżeli jest to legacy, to znaczy, że to działa i jest używane. Więc taka osoba będzie już widziała w życiu naprawdę bardzo różne rzeczy, co często jest też takim doświadczeniem, które buduje naprawdę solidnych seniorów. Oni po prostu widzieli, jakie zło jest na tym świecie i oni potrafią, nauczyli się z tym radzić, nauczyli się rozwiązywać tego typu problemy i nauczyli się utrzymywać jak gdyby te systemy i je rozwijać dalej. Tak? Jeżeli nadal firma trzyma legacy, to znaczy, że ktoś trzyma ten system przy życiu, nie wiem, zwiększa się pula użytkowników, zwiększa się ruch, a system nadal jednak działa i ktoś to robi od lat. Więc bym powiedział, że tak naprawdę możemy szukać różnego typu doświadczeń i będąc już seniorem, tylko właściwie warto sobie się zastanowić, która część tak naprawdę całej branży będzie nas kręcić najbardziej, tak? Bo z jednej strony będą to ludzie, którzy będą chcieli jak gdyby szybko nadążać za tą najnowszą technologią, najnowszymi rozwiązaniami. Z drugiej strony będą to nam na pewno ludzie, którzy jak gdyby będą chcieli się skupić na tym, że właśnie pracować na przykład z takimi systemami legacy. Myślę, że wiąże się to też z tym, co zostało chyba na samym początku powiedziane, że ludzie będą się rozwijać albo wszerz, albo w głąb tak naprawdę technologii. Czyli albo będzie następowała taka specjalizacja coraz głębsza. Wiadomo, że jeżeli czymś się specjalizujemy, powiedzmy jesteśmy najlepsi w naszej firmie, tak, no to będziemy musieli poszerzyć jak gdyby nasze otoczenie, żeby poznać ludzi, którzy będą lepsi od nas i żeby się jak gdyby móc zrobić kolejne kroki w naszym rozwoju. No ale być może będziemy chcieli też jak gdyby rozszerzać nasze kompetencje, na przykład z samego programisty, nie wiem, który przez większość życia robił aplikacje webowe, być może przejść do jakichś systemów rozproszonych, być może przejść też na stronę DevOps trochę i wtedy możemy jak gdyby
nadal budować nasze kompetencje, tylko tym razem wszerz, tak? Będziemy jak gdyby w wielu obszarach na tym poziomie junior regular, nigdzie nie będziemy specyficznie senior, ale za to kombinacja wszystkich tych umiejętności będzie z nas tak naprawdę robiła kogoś z bardzo dużym doświadczeniem, kto jest w stanie zaadresować bardzo wiele złożonych problemów. Ja w sumie pozwolę sobie ci przerwać, jeżeli jeszcze chciałeś coś powiedzieć, przepraszam, ale widzę pytanie Jakuba i w zasadzie fajnie się to chyba pokrywa, bo Jakub pyta, czy seniora, który zmienił stack technologiczny, można dalej nazywać seniorem. Wiadomo, posiada umiejętności miękkie i doświadczenie, ale jest zielony pod względem technologii. Powiedzmy, ktoś z backendu przeskoczył na frontend. Dla łatwości powiedzmy, że jest to IOTS i nie ma zmiany języka programowania. No być może seniorem nadal nie jest. To będzie zależało też na jakim poziomie jest ta część zespołu, która się tym zajmuje, tak? Więc jeżeli on, no będzie jasno widać, że nie posiada w pełni tej wiedzy, którą posiadają jego koledzy z zespołu, no to siłą rzeczy jak gdyby w tym kontekście, tak? Znajomości implementacji frontendu plug będzie regularem. Z drugiej strony będzie posiadał dużo wiedzy, której na przykład to być może programiści frontend nie posiadają, tak? I dzięki temu będzie mógł w jakiś sposób usprawnić proces, w jaki się tworzy te aplikacje. Pytanie, czy zespół będzie potrzebował tych kompetencji i czy będzie to wartościował na zasadzie seniora. No wcześniej mówiłem, że tak naprawdę ten poziom doświadczenia będziemy też oceniać w tym kontekście zespołu, tak? Więc jest duża szansa, że nadal będzie seniorem, ponieważ będzie miał jakąś dodatkową wiedzę, której powiedzmy właśnie tej części zespołu nie ma, a będzie to z pożytkiem dla wszystkich. Okej. Jakub, mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie i przemyślenia. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dodać, jeśli mogę. Bo chciałem się odnieść do właśnie zmiany języka czy technologii. Z backendu na frontend to jest bardzo hardkorowa zmiana, ale jeżeli zmieniamy stack technologiczny, trzymając się backendu, to wiele problemów i zagadnień nadal będzie taka sama. Więc mając doświadczenie, jak się je rozwiązuje, jak to przez analogię do rozwiązań, które już senior ma w małym palcu z innej technologii, może dużo łatwiej niż mniej doświadczone osoby znaleźć rozwiązanie i odnaleźć się w tym nowym świecie. Bo tak naprawdę, jak już wcześniej też wspominałem, ważny jest mindset i sposób rozwiązywania problemu. I przy zmianie przejściu z PHP na Pythona nikt tego seniorowi nie zabierze. To nadal jest umiejętność, którą będzie posiadał. Okej, dzięki. Teraz patrzę na swoje pytania, patrzę na czat i mamy batch pytań o jeszcze dotyczących interwiu. To sobie pozwolę zostawić na później. Chciałabym was jeszcze zapytać, jakie macie rady dla juniorów, regularów, juniorów, którzy aspirują na stanowiska seniorskie, ale fajne pytanie zadał Radek. Co sądzicie o całkowitym pozbyciu się takiego nazewnictwa? Są organizacje, w których nie ma tytułów, a role są płynne. Uważacie, że przynosi to więcej korzyści czy zagrożeń? Zdaje się, chyba Jacek powiedział, że w Clearcode nie stosujemy formalnie tego, ale z tego, co przejrzałem, pytania były też pytania związane z wypłatą. A nie ma się co oszukiwać, z reguły kwota wypłaty będzie uzależniona od jakiegoś posortowania właśnie ludzi, gdzie po drodze prawdopodobnie się pojawi właśnie ta hierarchia junior, mid, senior, więc formalnie można tego nie używać. Bardzo fajnie się w takich środowiskach pracuje, jak gdyby nie spotyka się tam zupełnie jak gdyby działania w stylu jestem seniorem, mam pewien autorytet, więc moja racja jest jak gdyby bardziej poprawna. Nawiązuje to dużo lepszą współpracę między ludźmi z mniejszym, większym doświadczeniem. No aczkolwiek chyba w większości z tytułami i gdyby mianowaniem kogoś, że jest teraz juniorem, midem, seniorem, wiąże się to z tym, że są po prostu różne widełki płacowe. Więc stosować nie trzeba, ale no jak gdyby
będzie też ten side effect w postaci tego, że to nadal będzie rozpoznawane, że ktoś jest na takim lub innym poziomie, a z tym się będzie wiązały widełki. Adam, pozwolisz Jacek, że jeszcze Adama wywołam, bo Adam tutaj siedzi cicho, przysłuchuje się bardziej. A jestem ciekawa, jak ty to widzisz, takie nazewnictwo, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy jakby dążenie do tego, żeby się nazwać seniorem, pomaga jakoś w motywacji? Jak to widzisz? Ja wiem. Wydaje mi się, że jakby nietytułowanie się tak właśnie, jak było mówione wcześniej, to powoduje trochę większy luz bardziej w kontakcie. No ale właśnie tak jak tu było mówione, tak naprawdę od tego też parę rzeczy zależy mimo wszystko, chociaż tego nie widać tak na wierzchu. Ale no wydaje mi się, że ogólnie nietytułowanie tym właśnie daje trochę więcej luzu i to jest spoko. Okej, Jacek? Istnieje taka zasada ogólna w niektórych firmach inżynierskich, programistycznych, że najlepszy pomysł wygrywa. I chodzi w tym o to, że jakby seniority nie ma za bardzo wpływu na to, co zostanie podjęte. Zawsze wygrywa ten najlepszy pomysł, więc nie powinno być nigdy sytuacji, w której jest jakiś utytułowany senior developer, tak? On jest seniorem, podejmuje decyzję nie zważając albo pomijając pomysły innych kolegów. To nie powinno być miejsca w takiej nowoczesnej firmie, że tak powiem. Także myślę, że nie potrzeba formalnego nazywania kogoś seniorem, aczkolwiek to seniority zawsze trochę wychodzi, ponieważ właśnie kiedy dzieje się coś niedobrego, to najczęściej osoby z największym doświadczeniem ratują tą całą sytuację i wtedy też można poznać tego seniora, że potrafi wejść, coś naprawić, szybko zrobić, ogarnąć pożar, więc tak jakby wtedy naturalnie rodzi się także w zespole takie poczucie, to jest ta osoba, z którą jakby jeśli będę mieć jakiś problem, to mogę do niej pójść i czuć tą taką aurę seniora. A to ja pociągnę cię dalej za język, bo w sumie przyszło mi do głowy, co jeżeli mamy osoby, które faktycznie gaszą pożary, mają pomysły, prowadzą, lidują, wymyślają, mają skill taki czysto techniczny, ale nie czują się seniorami, w sensie mówią, że potrzebują seniora w zespole. To pewnie dlatego, że wiedzą, jak dużo nie wiedzą, więc dlatego mam taką zawsze naturalną, to o czym Paweł mówi, taką naturalną potrzebę do tego, żeby uczyć się coraz więcej. Także wydaje mi się, to jest jeszcze jedna cecha, która jakby wskazuje, że to jest jednak senior. On wie, że jeszcze, że sam potrzebuje w pewnych dziedzinach dalszej nauki, dalszego rozwoju, więc tak. Okej. Okay. Padło tutaj też, dajcie mi znaleźć, bo chciałam to poruszyć i tutaj do Marceliny bym się odezwała też trochę jeszcze w temacie seniorów, w sensie takiego i nazewnictwa i zarobków. Kamil pytał na początku, co w przypadku, jak ktoś zarabia jak senior, a ma na umowie middle, bo by kolega z pokoju nie snuł podejrzeń, bo ma takie samo stanowisko, jesteś HR-em, więc czuję, że to jest takie pytanie mniej techniczne, a bardziej problemowe w firmie, powiedzmy, takie ludzkie. Bardzo trudno jest mi się do tego odnieść, bo tak jak było powiedziane wcześniej, u nas takich tytułów formalnie nie ma. Co prawda używamy ich do komunikacji z rynkiem, bo inaczej trudno byłoby nam określić, kogo poszukujemy, tak żeby ludzie zrozumieli, że ten konkretny programista to jest właśnie bliżej takiego rynkowego seniora, dlatego w naszych ofertach pracy na przykład znajdziecie takie określenia jak senior. Natomiast o co przede wszystkim warto dbać w przypadku wynagrodzeń, no to żeby one były też sprawiedliwe wewnątrz. No i trudno mi sobie tą sytuację z pytania wyobrazić tutaj u nas w firmie, dlatego myślę, że nie będę odpowiednią osobą do tego, żeby na to odpowiedzieć. Natomiast chętnie odniosę się do tego, co mówił jeszcze Jacek przed chwilą, bo warto też zwrócić uwagę w zespole, że czasem obecność takiego seniora czy seniorów może działać blokująco na pozostałe osoby,
bo jeżeli te osoby przejmą zbyt dużą odpowiedzialność na siebie, to pozostałe osoby mogą się rozleniwić. I faktycznie też kojarzę takie sytuacje z własnego podwórka, gdzie odejście jakichś takich bardziej doświadczonych osób z zespołu powodowało, że jednak te osoby mniej doświadczone przejmowały większą odpowiedzialność na siebie. I wręcz okazywało się, że właśnie już tymi seniorami, seniorkami są albo bardzo szybko do tego poziomu dochodziły. Więc też warto zwrócić uwagę na to, jaka jest dynamika w całym zespole, jak wygląda przepływ wiedzy, tej odpowiedzialności, czy każdy ma tutaj szansę, żeby się rozwijać. Także taki dodatkowy wątek. Nie mogę dorzucić jeszcze 3 grosze, bo dla mnie sytuacja nie jest wcale aż taka odrealniona, ta z tym tytuł versus zarobki. I nawiążę do czegoś, co Jacek powiedział, że w idealnej firmie nowoczesnej jakaś sytuacja nie powinna występować. Niestety rzeczywistość, w jakiej żyjemy, te firmy są idealne dlatego, że one są trochę takim oderwanym od rzeczywistości elementem i wydaje mi się, że pytanie tutaj bardziej zależy, czy tych dwóch kolegów bardziej by się pokłóciło o zmianę tytułu, czy bardziej by się pokłóciło o zarobki. Tak? Pytanie na przykład, czy można przejść ze stanowiska mid na senior w innej firmie i na przykład zarabiać mniej, bądź czy się na przykład zdewaluuje stanowisko, zmieni się z seniora na mida, ale w zamian też za wyższe zarobki. Jak gdyby, no niestety, ale ten poziom ekspertyzy, gdzie używamy właśnie junior, regular, senior i zarobki będą jednak, no nadal będą w głowach wszystkich często powiązane. Stąd właściwie wydaje mi się, że to, co Marcelina powiedziała, że jeżeli dana firma w jakiś sprawiedliwy sposób gratyfikuje swoich ludzi, jeżeli taka firma porzuciłaby stopniowanie i używanie tego w kwestiach formalnych, typu ktoś jest seniorem, ktoś jest juniorem i tworzenia relacji w ten sposób, byłaby to super sytuacja. No, aczkolwiek w rzeczywistości no, mogą być takie rzeczy, że gdyby tytuł się nie zmienia, no ale zarobki się znacznie zmieniają, a tytuł się nie zmienia właśnie po to, żeby nie było jawne to, że te zarobki są w jakiś istotny sposób od siebie różne. Jest to po prostu ukrywanie tej różnicy, jaka tam jest z tyłu, być może właśnie po to, żeby nie doszło do jakiegoś konfliktu, że kolega biurko dalej dostał, a ja nie dostałem i w sumie dlaczego, skoro jestem na tym samym poziomie albo i lepszy, tak? Znaczy, to jest kwestia tego, czy są na tym samym poziomie, bo należy zwrócić uwagę, że na każdym poziomie są jakieś widełki od do. Więc to, że ktoś piastuje teoretycznie na papierze to samo stanowisko na tym samym poziomie, wcale nie znaczy, że jedna osoba nie jest faktycznie lepsza od drugiej, stąd różnica w zarobkach, mimo tego, iż oboje są midami. Tego nie wiem, musielibyśmy zapewne poznać dokładnie przypadek, bo przyczyna mogła być również zupełnie prozaiczna, ktoś mógł być jak gdyby awans dostać na seniora, tylko że nikomu się aneksus nie chciało w ten sposób przygotowywać do umowy, więc jak gdyby awans mógł być, ale aneks tylko zabierał nową kwotę bez tam innego punktu, który mówił na jakie stanowisko ktoś był zatrudniony. Więc wydaje mi się, że może to być prozaiczny powód, może to być pewnego sposobu ukrywanie. Wszelkie dysproporcje raczej nie są czymś niebywałym, bym powiedział. Mogą się zdarzać. Okej, Kamil, daj znać, proszę, czy odpowiedziało to na twoje pytanie. Ja bym chciała jeszcze wrócić do mojego takiego bardzo ramowego planu na to spotkanie, bo mamy godzinę 19, więc teoretycznie powinniśmy zakończyć nasz panel dyskusyjny i przejść do Q&A, ale jako, że troszkę to mieszaliśmy, to pozwolę sobie jeszcze pociągnąć tutaj i zapytać was, to się może też trochę z pytaniem Kacpra połączy, bo Kacper nas pytał, kiedy junior staje się midem regularem, a ja was chciałam zapytać, jakie macie rady dla juniorów, regularów, wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać i aspirują na stanowiska seniorskie. Więc zacznijmy może od tych rad. Zacznijmy od rad. Raz, dwa, trzy, nikt nie mówi. Paweł. Jeżeli chodzi o rady dla juniorów, regularów,
Ja bym powiedział tak, że jeżeli faktycznie jesteście na początku swojej kariery, są to wasze pierwsze lata, trafiliście do jednej, być może drugiej firmy w swoim życiu, skupiliście się na jakiejś pojedynczej domenie całego świata IT. Być może warto po prostu wziąć swój czas i trochę poeksplorować, bo juniorem regularem można być dosyć szybko w bardzo wielu domenach, a przy okazji też nauczycie się czegoś innego, bądź też znajdziecie obszar wiedzy, gdzie faktycznie chcecie się rozwijać dalej. Więc to jest jedna rzecz, wykorzystać ten czas, bo im dalej zajdziecie jak gdyby w jednej domenie, tym gorzej się będzie ją zmieniało na inną, nawet jeżeli nie będzie nikt z tym mógł żyć dalej. Jeżeli jesteście już w tej wymarzonej firmie, w tej wymarzonej części świata IT i chcecie dostać ten awans właśnie na stanowisko seniora, najlepszym sposobem jest zorientowanie się, czego tak naprawdę wasza firma wymaga na to stanowisko, jak wyglądają rozmowy rekrutacyjne. Możecie nawet sobie przeprowadzić z kolegami taką symulowaną rozmowę rekrutacyjną, czyli wziąć kogoś, kto faktycznie rekrutuje seniorów i żeby z tymi samymi pytaniami w ten sam sposób porozmawiał z wami, przeprowadził taką udawaną rozmowę rekrutacyjną, na pewno pozwoli jak gdyby wyłapać jakieś większe braki, które warto byłoby nadrobić, żeby awansować. Część firm będzie miała specyficzne wymagania, dosyć jasno określone, które powiedzą wam dokładnie, czego się musicie nauczyć, co musicie jak gdyby przepracować, żeby wejść na ten poziom, ale będą też firmy, gdzie tak naprawdę nie będzie to jasno, konkretnie sprecyzowane, bądź wszystkie punkty, które się będą do tego odnosiły, będą takie troszkę mgliste. Więc wtedy po prostu warto się zorientować, czego wasza firma oczekuje, zobaczyć, kim tak naprawdę są wasi seniorzy, tak? Jakie umiejętności posiadają. Być może też oni was pokierują, ponieważ oni już tą ścieżkę jak gdyby przeszli, dotarli tam, więc wiedzą, czego będzie wam brakować, żeby awansować. No i coś, o czym już wcześniej wspomniałem, właściwie no nie ma postępu bez tego, że ciągle się uczymy i ciągle zdobywamy nową wiedzę i kompetencje. Okej, okay. Jacek, yes. Tips and tricks. A nie, bo Jacek. Jacek, dobrze. Tips and tricks, seniority. Wydaje mi się, że takim, tak jak Paweł mówi, to zależy dużo od kontekstu, od firmy, ale wydaje mi się, że może taką wspólną cechą, którą warto w sobie rozwijać, jest właśnie to branie odpowiedzialności. Nawet na początku może za jakieś małe rzeczy, ale warto określić, co by chciało się zmienić lub za co by się chciało wziąć tą odpowiedzialność. Mogą to być te niewielkie rzeczy, ale mimo wszystko konsekwentnie je realizować i pokazywać też, że rzeczywiście to, co robimy, robimy to w odpowiedzialny sposób i że jesteśmy w tym dobrzy, że te zmiany na przykład miały jakiś pozytywny wpływ na projekt. Poza tym dużo, dużo nauki w tych właśnie obrać sobie, rozpoznać kilka dziedzin, rozpoznać to, co się naprawdę lubi i po prostu rozwijać się w tym kierunku bardzo mocno. Okej, okay. Bartosz, no powiedz. Dziękuję. Dwa razy nie zdążyłem się zgłosić. Z perspektywy PM-a mam chyba tylko jedną radę. Nie bój się. Bo i to podejmowania większej odpowiedzialności, trudniejszych wyzwań, researchów, spajków, komunikacji z klientem, czegokolwiek, co by oznaczało krok naprzód, nie należy się tego bać. Bo zazwyczaj ktoś jednak czuwa. Zespoły mamy, przynajmniej w ClearCodzie, o zróżnicowanym doświadczeniu, więc zawsze jest ktoś, kto zweryfikuje, czy mówiąc kolokwialnie, nie narobiłeś głupot. Zawsze ktoś będzie, tak jak mówię, takim aniołem, stróżem, kto sprawdzi, czy to rozwiązanie jest dobre. Często jest, jeśli mówimy o kodzie, to jest code review, który zweryfikuje podejście, ale bez takiego skoku wiary bardzo często się po prostu stoi w miejscu i no,
nie rozwija się w odpowiednim kierunku. Nawiązując trochę do tego, co Paweł mówił o symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych, znam osoby, które chodzą na rozmowy kwalifikacyjne do innych firm po to właśnie, żeby zobaczyć, czego im jeszcze brakuje, czego mogliby się nauczyć, szukając po prostu inspiracji, czego wymagają na dane stanowisko inne firmy. Okej, okay, czyli senior assassin skok wiary mi utkwił. Tak. Marcelina, a ty jakie miałabyś rady? Myślę, że jak jesteśmy przy rozwoju, to oprócz takiego samodzielnego rozwoju warto jest też prosić o pomoc i inspiracje, czy to w ramach jakichś takich rozmów jeden na jeden, czegoś takiego ustrukturyzowanego mentoringu z kimś bardziej doświadczonym, ale też na przykład networking jest fajną opcją, żeby poznawać ludzi bardziej doświadczonych od siebie. Na przykład na meetupach teraz trochę ciężej jest, bo więcej rzeczy się dzieje online, ale wydaje mi się, że w takim środowisku, gdzie możemy trochę ludzi poznać z różnych kontekstów, z różnym doświadczeniem, to fajnie jest też od nich czerpać i pytać, zobaczyć, jak ich ścieżki kariery na przykład wyglądały i z tego czerpać i też znaleźć w tym coś dla siebie. Okej, okay, super. Mamy jakiś worek rad. Zanim przejdziemy do pytań, których nie zadałam na bieżąco, to Adam, powiedz jeszcze, bo zabierałeś głos, super, przysłuchiwałeś się, jesteś juniorem. Powiedz, czy coś się zmieniło w twoim postrzeganiu seniora przez tą godzinę, odkąd tu przyszedłeś? No trochę tak. Przede wszystkim trochę się rozszerzyło to. Senior był taki bardziej u mnie wrzucony do jednego worka, bym powiedział. Teraz widzę, że jest trochę różnych dróg, w które można iść. Dużo było też mówione o odpowiedzialności za kod. Warto zapamiętać, bo to wydaje mi się, że tak sensownie po prostu, jeśli się do czegoś przyznajemy, to bardziej trzeba wtedy, dbamy o to podświadomie, żeby to było lepsze, prawda? Więc to też wydaje mi się bardzo fajne. Dowiedziałem się, żeby się nie bać za dużo i prosić o pomoc. Z tym akurat proszeniem o pomoc to właśnie też cały czas od wszystkich słyszę i słyszałem wcześniej i to jest właśnie bardzo fajna sprawa, bo ci ludzie mogą ci pomóc, juniorze. Okej, okay, super. Dobrze. Co my tu mamy, czego nie zadałam? Tak, jest to pytanie, które gdzieś tam chciałam wpleść w te nasze tips and tricks dla juniorów i midów. Mianowicie Kacper pytał, kiedy junior staje się midem, czy tam regularem, jak zwał, tak zwał. Czy tutaj ta granica też jest taka płynna, czy tu się da jakoś określić? Czy musimy robić kolejny meetup? Czemu nie? Na pewno większa samodzielność niż w przypadku juniora. Taka główna rzecz, która mi się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o regulara czy mida. Wydaje mi się, że junior jest osobą, która jednak będzie potrzebować nieco większego wsparcia zespołu czy jakichś poszczególnych osób, a ten poziom regulara mida to jest jednak większa samodzielność w jakiejś tej wybranej działce. Bartosz? Jacek, sorry. Dobra, Bartosza wywołałam. Ale ja się odmutowałem pierwszy, także dobrze. Znaczy, wydaje mi się, że tak, taka samodzielność. To jest taka cecha tego, że już nie jesteśmy juniorem, w mojej opinii. No i to jest też trochę tak, że jako ten mid też już wiemy trochę jakby czego nie wiemy. Mamy taką trochę większą niż powiedzmy ten junior, taką skłonność do pogłębiania swojej wiedzy jeszcze bardziej, aby właśnie stać się tym seniorem. Oddaję głos Bartkowi, tak. Jacek był w mojej głowie i bezczelnie ukradł mi odpowiedź, ale tak, większa samoświadomość i jakby już jakiś pomysł na siebie, też większa zwiększona odpowiedzialność. Okej. Okay. Mamy kwestię interwiu. Bartek pyta, w przypadku interwiu, na co zwracacie większą uwagę, gdy przychodzi do rozmów o pracę z seniorem versus z juniorem? To może ja.
u seniora bardzo bardziej zwracamy uwagę nie nawet na tyle na sposób rozwiązania, ale na przyczynę takiego, a nie innego rozwiązania. Jeśli pytamy o jakąś metodę, jakby to zrobiła, zaimplementował, to ważniejsze jest pytania, o których wcześniej tutaj wspominano, że dopyta o jakieś szczegóły, które są istotne przy danym pytaniu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na metodykę działania, o to, jak pytania są, jak odpowiada na pytania i dlaczego proponuje takie, a nie inne rozwiązania. Marcelina, odmiotowałaś się też? Tak. Wydaje mi się, że właśnie u juniora to będzie takie sprawdzanie wiedzy, kompetencji raczej wprost, a u seniora bardziej właśnie nastawienie na tą umiejętność rozwiązywania problemów, czy dlaczego z czegoś korzysta, nie tylko, że deklaruje i potrafi, tylko w jakich sytuacjach, jaka jest przyczyna, tak jak Bartek powiedział, ten szerszy kontekst jest tutaj ważny, czy też na przykład dobieranie technologii do konkretnych problemów. Okej. Mamy kolejne pytanie, Bartek, to może do Pawła skierujemy. Czy jest coś, a jeśli tak, to co, czego nauczyliście się, poznaliście od takiego seniora podczas interwiu, o czym nie mieliście pojęcia, a co w jakiś bardziej znaczący sposób wpłynęło na waszą późniejszą pracę? Paweł? Ja stosunkowo rzadko chodzę na interwiu i rekrutuję ludzi. No dlatego właśnie pomyślałam, że może coś ci utknęło, tak wiesz, jeżeli miałeś taki przypadek, to ci zapadł w pamięć. Reszta się może zastanawiać w tym czasie. Nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć żadnego konkretnego interwiu, rozmowy rekrutacyjnej. Nie, ciężko mi odpowiedzieć, czy było coś takiego, co wybitnie zapadło mi w pamięć. No może ja. Bądź zmieniło moje postrzeganie świata i rzeczywistości, więc oddam chyba głos Bartkowi. Bartosz, czekaj jeszcze, ja bym się też chciała Bartka, który zadał to pytanie, poprosić, żeby napisał na czacie, skąd to pytanie, to znaczy, czy on był takim seniorem, który wprowadził coś takiego niezwykłego do firmy, czy się spotkał z taką sytuacją, bo jestem mega ciekawa, skąd się wzięło to pytanie. Bartosz? Była jedna rzecz, która może nie miała bezpośredniego wpływu na moją pracę, ale zwróciła moją uwagę na temat, który wcześniej bagatelizowałem, a mianowicie padło pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej od kandydata, czy posiadamy w ClearCode jakąś grupę architektów, która pomaga w przypadku rozwiązywania konkretnych problemów, czy jest pozazespołowy jakiś zespół, który wspiera innych w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień. Okazało się, że tak i owszem, i za rzadko z wiedzy tych ekspertów korzystam. Więc w sumie bezpośrednio miało to jednak wpływ. Tak, zacząłem częściej korzystać z grupy ekspertów. Okej, spoko. Marcelina, przychodzi ci coś takiego do głowy? W temacie seniorów nie. Ostatnio nauczyłam się czegoś od juniora, bo okazuje się, że juniorzy też potrafią mieć bardzo dobrze zaplanowaną własną ścieżkę kariery i tego, czego się nauczą. I właśnie na jednej z rozmów rekrutacyjnych mieliśmy takiego kandydata, który powiedział, że może nauczyć się czegoś, jakiejś innej technologii za chyba 2 tygodnie czy 2 miesiące, bo teraz uczy się czegoś zupełnie innego, więc taki super jasny plan na rozwój, czego nie wszyscy seniorzy mają. Także też można od juniorów i regularów czerpać, nie tylko od seniorów. O, no proszę. Mamy komentarz też, nie pytanie. Kamil, który napisał, że senior nie musi mieć umiejętności miękkich, bo przede wszystkim ma pisać dobry kod, ale muszą być w zespole seniorzy z miękkimi umiejętnościami, bo ktoś musi rozwijać, prowadzić rozwój mniej doświadczonej części zespołu. No tak, to w sumie zgadzałoby się z tym, co tutaj padło. To jest też trochę taka rola tech leada, mi się wydaje. Możemy też o tym powiedzieć.
tech lead versus senior, powiedzmy. Bo dla mnie na przykład tech lead to jest ta taka cudowna osoba, która bardzo dba o rozwój wszystkich członków zespołów. Jakby jest to trochę taką jego obsesją, aby każdy, aby rozwijać te umiejętności każdego z członków zespołów. To nie jest tylko tak, że tak jak powiedzmy senior, który daje przykład własnym, że tak powiedzmy kodem, czy postępowaniem, tą odpowiedzialnością, czy właśnie tym, że pisze dobrej jakości kod, który imponuje, to tech lead ma coś takiego w sobie, co potrafi zainspirować innych ludzi, ale też bardzo się skupia na rozwoju poszczególnych osób. Sam pamiętam, miałem takiego tech leada i to, gdy zaczynałem jakby karierę w QueerCode, więc to była nieoceniona pomoc, więc tak. Okej, okay, mamy temat na następny meetup. CTO, tech lead i senior. Czym się różnią? I czy mogą być nawzajem, czy senior może być, czy tech lead może być CTO i tak dalej. Dobra, Paweł tutaj jeszcze napisał, to ja rozwinę oba pytania. Jak byście oceniali kandydata frontend, który jest ewidentnie mocnym seniorem, na przykład w Vue, ale macie tylko stanowisko reaktowe? Dalej rozpatrywany na stanowisko seniora z założeniem, że potrzebować będzie chwili na wdrożenie we framework, czy jednak max mid? To by chyba bardzo, bardzo mocno zależało od projektu, do którego trafi, albo do zespołu, powiedzmy, bo jeśli tam jest potrzebny ktoś, kto zna Reacta tak na teraz, to raczej nie byłby to dobry kandydat na seniora, aczkolwiek długoterminowo, na przykład mamy zespół, który pisze w Reakcie, chciałby jakiegoś powiedzmy seniora, który może i przychodzi osoba, która nie specjalizuje się konkretnie w Reakcie, tylko w Vue, ale ma dość duże doświadczenie, to wydaje mi się, jakby długoterminowo to byłaby dobra opcja, żeby takiego seniora wziąć. Wydaje mi się, że on by dość szybko nabrał doświadczenia i poznał tą bibliotekę w takim dość dobrym stopniu. Okej, okay. Bartek skomentował tu jeszcze, że chciałby się zgodzić, że proaktywność to cecha seniora, a raczej chciałby, żeby tak było. No, myślę, że to znowu to będzie zależało od firmy pewnie. I Bartek, pytanie, zdarzyło wam się kiedyś zaproponować jakiemuś seniorowi więcej pieniędzy niż widełki przewidywały? Nie zdarzyło się, ale zdarzyła się inna ciekawa sytuacja, ta, która nie zdarza się często, a mianowicie, że zdarzyło nam się z uwagi na to, że zależało nam na kimś konkretnym bardzo mocno, to dokonywać takiej ewaluacji wewnątrz po to, by móc zaproponować taką stawkę, która by była dla tej osoby interesująca, więc zawsze gdzieś tam najpierw te wewnętrzne wynagrodzenia muszą się zgadzać, a dopiero potem oferty dla osób z rynku. Więc generalnie nie zdarzyło nam się wychodzić poza widełki, ale zdarzyło się właśnie też jednocześnie robić taki ruch z ewaluacją wynagrodzeń, żeby przyjąć kogoś do firmy, na kim nam bardzo zależało. No dobrze, to z tego co widzę mamy komplet pytań. Wydaje mi się, że na wszystko odpowiedziałam. Jeśli nie, to jeszcze mnie tam wołajcie na Facebooku. Jeżeli kogoś pominęłam, to bardzo przepraszam, ale nie wydaje mi się. Kochani moi paneliści, czy chcecie coś dodać? Przyszło wam do głowy jakieś, nie wiem, jakieś zdanie zamykające? Coś jeszcze chcielibyście powiedzieć, czego nie zdążyliście powiedzieć? Ja bym powiedział tak, że jak szybko się przestaniecie martwić o to, jak zostać tym seniorem, tak szybko się nim staniecie. Większość seniorów z reguły bardzo się tym nie interesuje, co ten tytuł oznacza i co trzeba robić, żeby nim być. Oni po prostu działają. Okej, okay, super. No i myślę, że to faktycznie jest fajne zdanie zamykające. Generalnie chcąc tak bardzo krótko podsumować, to nie bać się. Tak, jeżeli chcemy zostać seniorem, brać na siebie odpowiedzialność, brać pod uwagę, że w różnych firmach może się to różnić, w jednej ktoś będzie seniorem, w innej już niekoniecznie.
żeby się rozwijać. To jest ciągła nauka, w zasadzie niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteśmy. No i o tym nie myśleć. Super, bardzo, bardzo mi się podoba to zdanie. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, że poświęciliście swój czas prywatny w zasadzie, tak, bo mamy godziny wieczorne. Fajnie, myślę, że fajnie ta dyskusja wyszła i mam nadzieję, że naszym słuchaczom też troszkę pomogła uporządkować sobie rozważania na temat tego, kim jest senior, może jak nim zostać, jakie są perspektywy na to. Bardzo Wam dziękuję też wszystkim, którzy przyszliście nas posłuchać, bo to było dla Was w zasadzie, tak? Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy dążą do osiągnięcia poziomu seniority. Seniorom życzymy dalszych pomysłów na rozwój i jak najmniej wypalenia zawodowego. Pamiętajcie, żeby jeszcze chwilkę poczekać na Facebooka, zaraz poleci link do ankiety, o której wspominałam. Zachęcamy bardzo do wypełnienia i wśród osób, które tą ankietę wypełnią, rozlosujemy 3 książki od Heliona, o których wspominałam na początku. Jutro będzie losowanie i tych 3 szczęśliwców, którzy wylosują książki, dostaną maila, mogą czekać na maila w skrzynce. Dobra, kochani moi, trzymajcie się ciepło, rozwijajcie się. Dzięki Wam bardzo raz jeszcze i do usłyszenia, mam nadzieję, na kolejnych meetupach.